Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Maciek Matwiej, a to jest kanał Herby, Flagi, Logotypy. W dzisiejszym odcinku omówię flagę Republiki Macedonii Północnej. Zapraszam. Macedonia Północna. Państwo powstałe w 1991 roku po rozpadzie Jugosławii. Przyjęła nazwę Republiki Macedonii i to właśnie ta nazwa wywołała oburzenie i dyplomatyczne protesty sąsiada, czyli Grecji. W 2018 roku doszło do porozumienia pomiędzy Macedonią, która przyjęła nieoficjalną, ale potoczną nazwę byłej jugosłowiańskiej Republiki Macedonia, w skrócie od angielskiego FYROM. To właśnie pod tą nazwą do 2019 roku występowała Macedonia, ale tak jak powiedziałem wcześniej, w 2018 roku doszło do porozumienia pomiędzy Grecją a Republiką Macedonii i od lutego 2019 roku Macedonia przyjęła nazwę Republiki Macedonii Północnej. Opis flagi Macedonii Północnej przedstawia się w następujący sposób. To czerwony płat w układzie poziomym ze złoto-żółtym słońcem oraz ośmioma promieniami wychodzącymi z centralnej części dysku, rozszerzającymi się ku krawędziom płata. Flaga została oficjalnie wprowadzona 5 października 1995 roku, a jej oficjalne proporcje to 1 do 2. Symbolika słońca na fladze Republiki nawiązuje w linii prostej, szanowni państwo, do hymnu Republiki, do pierwszej zwrotki, która brzmi: dziś nad Macedonią wstaje nowe słońce wolności. Macedończycy walczą o swoją prawdę. Symbolika koloru nawiązuje również do tych pierwszych sztandarów, tych z początku XX wieku, które zaraz Państwu pokażę. Barwy narodowe Macedończyków debiutują na mapie geopolitycznej w 1903 roku, to co powiedziałem wcześniej, przy okazji powstania tego krótkiego bytu politycznego, jakim była Republika Kruszewska. Szanowni Państwo, te barwy będą również na sztandarach Socjalistycznej Republiki Macedonii, czyli republiki, która była składową Jugosławii. Te barwy pojawią się również na pierwszej fladze niepodległej Macedonii, tej fladze z 1992 roku. A to właśnie ta flaga również była kością niezgody pomiędzy Grecją a Republiką Macedonii, bo to właśnie na tej fladze widzimy wizerunek gwiazdy słońca z Werginy, tego charakterystycznego słońca sześcioramiennego, które zostało, ten wizerunek, który został odnaleziony w grobie starożytnych Macedończyków, w grobie odnalezionym podczas prac wykopaliskowych, prac archeologicznych w 1977 roku właśnie we wsi Wergina w północnej Grecji. Szanowni Państwo, przejdźmy do omówienia historycznych, ale również tych bieżących wizerunków flag Republiki Macedonii. Omówienie historycznych przedstawień flagi narodu macedońskiego rozpocznijmy od tego pierwszego wizerunku z 1903 roku, tego rzeczonego przeze mnie bytu, jakim była Republika Kruszewska. Szanowni Państwo, to nic innego jak czerwony płat. Pozwólcie Państwo, że będę zerkał na ekran mojego monitora, tak żeby nie pominąć któregoś ważnego szczegółu. Widzimy na tym pierwszym przedstawieniu czerwony płat i żółte mobilia w postaci uścisku braterskiego i zapalonego znicza, to wszystko w otoku z napisem z nazwą Republiki oraz z wieńcem laurowym. Pierwsze flagi, które Państwo widzicie, Republiki Socjalistycznej Macedonii, to powtórzenie tego czerwonego płata, ale w centralnej części pojawia się czerwona, pięcioramienna, socjalistyczna gwiazda z żółtą, złotą obwódką. Ta flaga przetrwa do 1946 roku, kiedy to zostaje zastąpiona również czerwonym płatem, ale ta gwiazda przechodzi z centralnej części flagi do kantonu. Ta flaga, powtórzę się, to nic innego jak czerwony wizerunek pięcioramiennej, socjalistycznej gwiazdy. Szanowni Państwo, ta flaga przetrwa do roku 1991, czyli do końca Jugosławii. W 1992 roku niepodległa Macedonia przedstawia nam wizerunek pierwszej niepodległej flagi. Widzicie Państwo również na czerwonym płacie wizerunek tej rzeczonej już przeze mnie gwiazdy słońca z Werginy.
tego charakterystycznego 16-promiennego słońca, który uświetni czerwony płat w centralnej części właśnie flagi. To właśnie ten symbol odnaleziony w 1977 roku we wsi Wergina, to co powiedziałem wcześniej, stanie się ogromnym polem do protestów dyplomatycznych sąsiada Macedonii, czyli Grecji. W 1995 roku po bardzo dużej kampanii dyplomatycznej wytoczonej przez Greków, Macedończycy uginają się i rozpisują konkurs na nową flagę. Przedstawiam Państwu tutaj 11 propozycji, właściwie 10 propozycji, 11 to ta flaga, która została wybrana, ale po kolei pierwsza propozycja to oczywiście czerwony dysk w otoku żółtych promieni na czerwonym polu. Wszystkie flagi, Szanowni Państwo, będą na czerwonym polu i będą się charakteryzowały tym, że tym głównym mobilium będzie oczywiście słońce. Ono będzie tylko ewoluowało, będzie zmieniało się graficznie. Na kolejnej propozycji widzimy flagę, która przypomina bardzo mocno flagę Japonii. Widzimy czerwony płat i oczywiście w centralnej części koło, okrąg, dysk nawiązujące do słońca. Trzecia propozycja bardzo podobna do tej drugiej, ale to koło mamy w troszeczkę innym wymiarze. Czwarta propozycja to słońce, które nabiera takiego najbardziej słonecznego wizerunku, moglibyśmy powiedzieć. Piąta propozycja, czteroramienne słońce. Szósta propozycja, Szanowni Państwo, ośmioramienne słońce. Siódma propozycja, bardzo podobna, troszeczkę graficznie się różniąca większym otokiem wokół dysku. Ósma propozycja, przypominająca już tę flagę właściwą, którą poznaliśmy i która obowiązuje do dnia dzisiejszego. Dziewiąta propozycja i dziesiąta propozycja, Szanowni Państwo, to właśnie te charakterystyczne rozchodzące się promienie, 8 promieni odchodzących od dysku. No i ta 11, która jest flagą właściwą, flagą obowiązującą, Szanowni Państwo, od października 1995 roku. Ta flaga oficjalna od tych propozycji różni się właśnie tym, że ten dysk, to żółte pole mamy jeszcze w dodatkowym czerwonym otoku. Szanowni Państwo, na zakończenie przedstawiam flagę, banderę tak naprawdę imperialną marynarki wojennej Japonii, która bardzo mocno przypomina, myślę, że była inspiracją dla grafików, którzy brali udział w konkursie właśnie na flagę Macedonii w 1995 roku. Już tak całkiem na zakończenie flaga, Szanowni Państwo, Macedonii Greckiej. Widzimy tutaj na granatowym polu złotą gwiazdę właśnie z Werginy. Przedstawiam jeszcze raz tę czerwoną flagę z lat 1992-1995 Republiki Macedonii. Porównajcie Państwo, faktycznie Grecy mieli prawo do oburzenia, mieli pole do dyplomatycznego działania. Działania, które, jeszcze raz powtórzę, się przyniosło oczekiwany efekt, bo Macedończycy pod naporem tej dyplomacji zmienili flagę w 1995 roku. W 2018 roku ulegli również naciskom Grecji, zmienili nazwę i od 2019 roku mamy Republikę Macedonii Północnej. To tyle, Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam do moich wcześniejszych publikacji. Przypomnę, że na kanale Herby, Flagi, Logotypy dość dużo treści heraldycznych, dużo treści weksylologicznych i dużo odcinków z opisami logotypów chociażby klubów piłkarskich. Jeżeli chcielibyście Państwo oglądać odcinek o fladze Chorwacji, kliknijcie tutaj, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, kliknijcie tutaj. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!